To się dobrze nie skończy. Dostać na festiwalu piosenki w Opolu nagrodę za gadanie, to nie jest normalne. Ale... Proszę Państwa, sprawa jest taka. Wielu z nas zachodzi w głowę, czy tak zwany zachodni biznes będzie inwestował u nas w kraju swoje pieniądze. Otóż po pobieżnych obserwacjach poczynionych za wielką wodą należy stwierdzić, że tak zwany przeciętny an American businessman jest człowiekiem obdarzonym sporą dozą poczucia humoru i na pewno będzie inwestował w Polsce. Na poparcie tego mamy kilka spostrzeżeń, które wypowiedział przedstawiciel rzeczywiście dużego biznesu w Ameryce, Polak z pochodzenia. Na pytanie, czy będzie inwestował, odpowiedział: of course tak. Ponieważ, że nie, Polska jest bardzo szczęśliwy kraj. Ludzie są happy. Każdy Polak jest coraz więcej happy. On chce polecić samolotem, jest szczęśliwy, że nie spadł. Chce zje obiad w restaurancie, jest szczęśliwy, że wydał wszystkie pieniądze i jeszcze jakoś żyje. Etc., etc. Ja może nie jestem za bardzo dużo polski patriota. Ja jestem może za bardzo dużo biznesmen. Ale ja u was bardzo dużo podziwiałem się. Ja podziwiałem się na Okęcie Airport. U nas te ludzie od elektronik umią robić taki TV set, telewizor, co jest mniejszy jak ten watch, ale taki mały airport lotniczy nawet Japonezy nie umią robić. Ja się tam podziwiałem 3 godziny, ponieważ ze mnie zginęli ten bagaż. No? Ja potem dostałem ten bagaż, tylko nie bardzo mój. Ja, se okazywało, że to jest bagaż od jednej woman, kobieta, co pojechał na jeden weekend do Turcji. Ja cholera nie wiedziałem, że w tym Turcja jest tak zimno. Ona na 3 dni zabierała 600 swetrów. I też podziwiałem się na te tureckie mężczyzny. Jak oni muszą te wasze kobiety pick-up zalecać się, porozrywać tam bielizna. Ona zabierała na zmianę 140 biustonosze. Różne rozmiary. Na wdech i na wydech. A potem ja jechałem do mojego hotelu takim starym taksy. On rzeczywiście musiał chyba na mnie zaczekać parę lat, ponieważ że ten taksy driver za moje $100 dawał mi takie polskie pieniądze, co u was już dawno nie są w obiegu. Nie. Ja się nawet poskarżałem jednemu policeman, ale on powiedział, że nie ma czas. One są teraz bardzo zajęte. One do teraz byli mili, a od teraz są policja. Se przemalują swoje cars, samochody. Ułani, świeżo malowani. Ja potem ja zamawiałem lunch i dostawałem do stolika całkiem coś inne, jak co zamawiałem. Ja dostawałem do stolika kobieta, co se zawodowo zatrudni okazywaniem uczucia. Na całym świecie są takie kobiety, bardzo pięknie. Ta, co przyszła do mnie, była brzydka, jak
Czarna listopadowa noc gradowa. Ale też miała jedną zaletę. Była bardzo droga. Ja od razu zaczynałem do tej kobiety poczuwać szacunek. Bo ja wiem, co ona myśli sobie. Ona myśli, ty, biznesmen, piękne kobiety ty możesz mieć na całym świecie za drobne pieniądze. I potem ty zapominasz te pieniądze i te kobiety. A mnie ty nie zapomnisz do końca życia. Siedziałem przy tym stoliku z tym rosnącym szacunkiem do tej kobiety i sobie uświadamiałem, że jeżeli mężczyzna ma do kobiety tylko rosnący szacunek, nie idzie z nią do łóżka. Jechałem do swój apartment i oglądałem telewizję. Też się bardzo, bardzo podziwiałem, bo czarno-biały telewizor ja widziałem pierwszy raz w życiu. Ja się tam dowiadywałem, że wy jesteście sure happy. Wy macie ten prezydent, general. U nas jak się wybierze prezydent, wszystkie ludzie się zmartwią, czy ten prezydent nie zrobi co złe dla United States. A wasz prezydent co złe miał robić, już robił. I teraz wy macie tylko spokój. Ty się dowiadywałem, że macie ty na kandydat na prezydent. Ten sportsman, co skokał przez płot. On roz chce być prezydent, roz nie chce być prezydent. Roz chce, roz nie chce. Jak on chce być prezydent co drugi dzień, to niech on będzie prezydent co drugi dzień. Na change, na zmianę z general Jaruzelski. Jeden dzień okulary, drugi dzień wąsy. Jeden dzień okulary, drugi dzień wąsy. To jest więcej demokratycznie jak u nas. Ja, teraz biznes, co ja chcę robić u was. Pierwszy biznes, co ja chcę robić, to ten cultural building, ten pałac od kultury. Ja chcę przerabiać na farbiarnię. Ja widziałem na TV, jednego dnia 100 tysięcy komunistów się przefarbowali na demokraty. Drugi biznes, co ja chcę robić, to z tymi waszymi socjaldemokratami. Ja chcę, żeby oni szyli futra z tych psów, co ludzie na nich pozawieszają. I jeszcze z tych drugich psów z kulawą nogą, co se do nich zapiszą. Ja jestem tylko biznesmen. Ja dużo nie rozumiem. Ja nie rozumiem ten strajk od kolejarzów. Oni zrobili stop, zatrzymowali wszystkie pociągi i se strajkowali, że nikt do nich nie przyjedzie. Jak miał przyjechać, jak żadne pociągi nie jechali? To musi być crazy. Ja. I teraz główny biznes, co ja chcę robić, to jest konkretnie co? To jest konkretnie Disneyland. Konkretnie gdzie? Lokalizacja. Konkretnie w całym Polsce. Se na granicy ustawi kasy z biletami. Se na słupach granicznych wywiesi tabliczki z nazwaniem firmy Polska Rzecz Posprzedowana Joint Venture. Bye, bye.